Tytuł kursu – elementy pracy biurowej w logistyce. Moduł – zasady zachowania tajemnicy służbowej i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Temat – tajemnica. Nie zawsze oznacza to samo. Obowiązki pracownika dotyczące tzw. tajemnicy pracodawcy oraz tajemnicy przedsiębiorstwa wynikają wprost i bezpośrednio z przepisów prawa. Pracownik w trakcie trwania zatrudnienia oraz przez 3 lata od jego ustania jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy istotnych gospodarczo informacji dotyczących pracodawcy. Nawet jeśli w jego umowie o pracę nie ma o tym słowa i nie podpisywał żadnego dodatkowego zobowiązania do zachowania poufności czy umowy o zakazie konkurencji. Przy tym z punktu widzenia ustawowych obowiązków pracownika za równoznaczne z ujawnieniem informacji uznaje się ich wykorzystanie we własnym zakresie w sposób, który mógłby narazić pracodawcę na szkodę. Przy tym z punktu widzenia ustawowych obowiązków pracownika za równoznaczne z ujawnieniem informacji uznaje się ich wykorzystanie we własnym zakresie w sposób, który mógłby narazić pracodawcę na szkodę. Wzajemny stosunek pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a tajemnicą pracodawcy jest nieco skomplikowany. Nie są to pojęcia tożsame, choć są zbliżone przy założeniu, że nasz pracodawca jest przedsiębiorcą. Nie wchodząc zbyt głęboko w prawnicze subtelności i rozróżnienia, powiedzmy w skrócie, że tajemnica przedsiębiorstwa jest pojęciem węższym od tajemnicy pracodawcy. Jednak w części najbardziej istotnej z punktu widzenia praktyki ich zakresy pokrywają się i do obu zaliczamy przykładowo listy klientów, listy dostawców, procedury wewnętrzne, zasady organizacji i zarządzania, rozwiązania techniczne, systemy sprzedaży i dystrybucji i tym podobne. W każdym wypadku jako tajemnica mogą być kwalifikowane wyłącznie informacje, których ochrona uzasadniona jest ważnym interesem pracodawcy o charakterze majątkowym i nie ma podstaw do nakładania na pracowników absurdalnych zobowiązań, trzymania języka za zębami, co do absolutnie wszystkich informacji związanych z pracą, począwszy od koloru dywanu w gabinecie szefa, a skończywszy na średnim spalaniu służbowego samochodu. Nie stanowią także tajemnicy informacje, które są powszechnie znane lub mogą być legalnie uzyskane przez nieograniczony krąg odbiorców, natomiast nie traci charakteru tajemnicy informacja, o której wie pewien krąg osób zobowiązanych do dyskrecji, zarówno w firmie, jak i poza nią. Definicja tajemnicy służbowej zawarta została w artykule 2, punkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych. Tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 196, pozycja 1631 z późniejszymi zmianami. Jest to informacja niejawna, nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.